Dzień dobry, goście OX.pl, pani Joanna Czarkowska i pani Karolina Kartasińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o fundacji Mam Grono, albo będziemy rozmawiać. Dokładnie. Fundacji. Skąd pomysł? Bo wydaje mi się, że najpierw była bawiarnia. I ja nie będę wskazywał, kto będzie odpowiadał na pytania, tylko poproszę jakoś, żeby się pani tak jakoś może tutaj udzielała same. O, bo bawiarnia była najpierw, tak? Dokładnie. W 2015 roku za inicjatywą Ani Babik, czyli jednej z czterech członkiń naszej fundacji, stworzyłyśmy miejsce, w którym spotykałyśmy się jako mamy z małymi dziećmi. Nasze pierwsze spotkania odbywały się w OSP Pastwiska oraz w innych przyjaznych miejscach. Na przykład był nam bardzo przychylny dyrektor szkoły podstawowej numer 6, który także nam udostępniał pomieszczenia. Nasze pierwsze spotkania wyglądały tak, że po prostu spotykaliśmy się na wspólnych rozmowach, a dzieci na zabawie. Bo główna idea jest taka, że rodzice mogą przyjść z dziećmi i pani jakoś organizują czas, czy nie? Jak to wygląda? Dokładnie, bo główną ideą naszych spotkań również w fundacji jest to, aby rodzice zintegrowali się razem ze swoimi dziećmi, bo zwykle na co dzień dzieci oddajemy do różnych placówek, do przedszkoli lub siedzimy z nimi w domu, a dzięki naszym zajęciom nie tylko dzieci się edukują, ponieważ dbamy o różne formy zajęć, to przede wszystkim rodzic może spędzić ten czas z dzieckiem. To było bardzo cenne. Rodzic, dziecko i czas spędzony razem, aktywnie. Tak, dokładnie. A pani dołączyła do ekipy, że tak powiem, tak? Tak, ja dołączyłam do ekipy. Znałam się już wcześniej głównie z Anią Babik, czyli z naszą obecną panią prezes fundacji. I prowadziłam też kilka spotkań w bawialni jeszcze wtedy. Natomiast nasza znajomość ewoluowała i zrodził się pomysł, żeby już tak w pełnym wymiarze formalnie działać. Właśnie w fundacji. Działać właśnie w fundacji. To zanim przejdziemy do działania w fundacji, ja wspomnę o tym projekcie Metamorfozy, Piękna Mama, to był jeszcze ten projekt taki bawalniany, tak? Taki bardzo głośny, przynajmniej ja słyszałam o tym. Dokładnie. Dzięki współpracy z różnymi firmami w Cieszynie zadbałyśmy o to, aby wybrać jedną mamę, która chciała odmienić swoje życie, no bo to jest nie tylko odmiana wyglądu, ale także odmiana własnego samopoczucia, własnego ja. Przy współpracy z nimi przeprowadziłyśmy metamorfozę jednej mamy i ta cała akcja zakończona wielkim finałem była niejako naszym podziękowaniem za całą pracę, którą odbyłyśmy w bawialni, za ten czas spełniony. Okej. I teraz jest fundacja. Możecie działać już. Dlaczego fundacja? Co przyświecało temu, żeby założyć fundację? Przede wszystkim myślę, łatwiejsza możliwość pozyskiwania środków do działań. To przede wszystkim, bo oczywiście każda z nas mogła działać gdzieś tam sobie kątem i robić to, co lubi i to, co robiła do tej pory. Natomiast podstawą naszego działania jest to, żeby pozyskiwać środki po to, żeby te zajęcia i wszystkie spotkania były po prostu bezpłatne dla rodzin, dla dzieci, dla rodziców. Ciekawa informacja. Jesteśmy w fundacji, w siedzibie. Trwa remont. Dokładnie. Tutaj są drabiny, Państwo tego nie widzą, są farby, ale wszystko idzie ku dobremu. Czy Panie same tutaj remontowały całą tą przestrzeń? Dokładnie. Jeżeli chodzi o pracę, wszystko jest po naszej stronie i tutaj same walczyłyśmy z wałkami, z farbami. Oczywiście ten remont nie odbył się dzięki wsparciu różnych firm, do których się zwróciłyśmy. Między innymi wsparła już nas firma LACMA oraz Pilch z Ustronia, zabawki Pilch i dostałyśmy bardzo ogromne wsparcie od Fundacji Łatka. Dzięki temu możemy tutaj być. Tak, dokładnie, a jeszcze remont jest przed nami, jeszcze działamy, jeszcze potrzebujemy wsparcia, ale chyba takie najgorsze prace za nami i idzie wszystko ku dobremu. A jakie są główne formy teraz działalności Fundacji? Co robicie? Bo pani trochę czytałem, na przykład mówię o karmieniu piersią w miejscach publicznych. Oczywiście to jest wyrywek pan działalności, ale tak. Będziemy was powiedzieć więcej. Tak, znaczy jeśli chodzi o moją działalność fundacji, to ja tutaj skupiam się na wspieraniu kobiet w tym okresie okołoporodowym, a także mam z maluszkami mniej więcej tak do drugiego roku życia, jako doradca noszenia dzieci, promotor karmienia piersią między innymi.
Więc między innymi o tym prowadzę spotkania pod hasłem tak zwanych mamitingów, czyli spotkań właśnie dla przyszłych mam i dla mam małych dzieci. Spotykamy się, rozmawiamy, spędzamy ze sobą czas, ale przede wszystkim skupiamy się też na takich aspektach istotnych, które mogą gdzieś mamy wesprzeć w opiece nad własnym dzieckiem, czyli rozmawiamy na przykład o karmieniu piersią, czy o tym, jak nosić dzieci, w jaki sposób, jakie są zalety, czy chociażby można skorzystać z warsztatów pieluchowania wielorazowego, bo jestem również certyfikowanym doradcą pieluchowania wielorazowego i takie wsparcie też prowadzę dla mam. A pani? Przede wszystkim skupiamy się również z Anią i z Asią, czyli z dwoma pozostałymi członkiniami fundacji, na organizacji różnych zajęć dla rodzin. Asia bardzo chętnie organizuje przeróżne zajęcia na zewnątrz. Między innymi odbędzie się wiosną już drugi rajd górski dla rodzin z dziećmi, na który oczywiście już serdecznie zapraszamy. Będzie on poprzedzony warsztatami ekologicznymi. Ta ekologia też zajmuje takie ważne miejsce. Tak, najbardziej. Ekologia też jest takim tematem, który bardzo nas gdzieś tam interesuje, dlatego w zeszłym roku, końcem roku odbyły się ekosolucje, które tutaj promowały takie ekologiczne podejście do tematu, zwłaszcza które zaczyna się w naszym domu, ale prowadzę również grupę Zero Waste Cieszyn na Facebooku, także serdecznie też zapraszam, gdzie można oddawać, wymieniać się swoimi rzeczami, czy zasięgnąć jakąś inspirację, jak korzystać w sposób taki ekologiczne z dobra, ale też będziemy w tym roku miały cykl takich warsztatów artystyczno-ekologicznych dla dzieci, które też będzie wspierało miasto Cieszyn i serdecznie też tutaj zapraszamy jak najbardziej, też w tym kierunku idziemy. Bajkowy Cieszyn to też chyba wasz projekt? Dokładnie, uzyskało się dofinansowanie z FIO Śląskie Lokalnie i odbył się cykl 6 spotkań plus finał, tak. Których tematyką były bajki. Chciałyśmy w ten sposób oderwać dzieci od szklanych ekranów, tylko pokazać im także inne formy, w których mogą one spotkać się z bajkowymi postaciami, czyli między innymi zaprosiłyśmy grupę teatralną, prowadziłyśmy zajęcia plastyczne opierające się na przedstawieniu, ponieważ same stworzyłyśmy z Karoliną domowy teatrzyk, czyli własnymi siłami przy takich bez środków finansowych. Tak. Przeczytałyśmy bajkę oraz pokazywałyśmy, jak w łatwy sposób sami rodzice mogą zorganizować dziecku teatrzyk, czyli przeczytać chociażby książkę w innej formie, tak? Modulując głos, czy właśnie niedużym nakładem finansowym stworzyć taki domowy teatrzyk. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wszystkie spotkania. I myślę, że odbiór też był jak najbardziej bardzo pozytywny. A skąd pomysł w ogóle na taką waszą działalność? Ale działalność ogólną fundacji? Ogólną fundacji i później poszczególne działania. To ma jakieś pewnie przyczyny w rodzinie, tak? Bo pani mają rodziny, które pewnie też szukały jakiegoś pomysłu na spędzanie czasu z dziećmi. No to tak jak wspomniałam, jednak wszystko kręci się wokół tego, że same mamy rodziny oraz małe dzieci i chciałyśmy im w ten sposób same zapewnić jakieś miejsce, do którego mogłyby przyjść, do którego moglibyśmy przyjść z nimi, żeby dzieci miały okazję poznać inne maluchy. I tutaj mamy właśnie takie jedno spostrzeżenie, że wszystkie nasze dzieci fundacyjne, czyli nasze osobiste dzieci, gdy szły już do placówek przedszkolnych, nie miały żadnego problemu z akceptacją tego miejsca. Aha. Chyba właśnie dlatego, że wcześniej chodziły na spotkanie i spotykały innych rodziców i przede wszystkim inne dzieci już potrafiły bawić się w grupie. I od tego się zaczęło. Rozwinęło się to właśnie w ten sposób, że powstała fundacja. Na początku może plany aż tak daleko nie sięgały, ale jeżeli był odbiór i ludzie bardzo chętnie przychodzili oraz brali udział w takich wydarzeniach, to dlaczego by tego nie robić? Tak. No i też zaoferowanie na przykład chociażby mamom, które w pewien sposób są wykluczone społecznie z racji tego, że nagle ich życie zawodowe odchodzi na drugi plan, pojawia się dziecko, muszą skupiać się na dziecku, na rodzinie. No i szukają takiej alternatywy, co teraz ze sobą począć, tak?
i są spragnione takiego spotkania z drugim człowiekiem, z drugą mamą, z którą mogą się podzielić swoimi wątpliwościami czy sytuacją, która ma miejsce w danym momencie i chce porozmawiać i chociażby po prostu wyjść z domu. Także myślę, że to są takie istotne kwestie. No i dążymy przede wszystkim też właśnie do tej integracji, tak, żebyśmy nauczyli się spędzać czas z naszymi dziećmi. Myślę, że to jest też bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Dużo bolączka. Dokładnie, gdzie, tak, gdzie mamy duży dostęp do mediów i dzieci gdzieś tam kątem sobie są pogrążone, jesteśmy w pośpiechu dnia codziennego. Dokładnie. Więc żeby faktycznie ten czas spędzić z dzieckiem w takiej atrakcyjnej formie, po prostu spędzanie czasu jest już, myślę, w ogóle bardzo istotnym, a jeszcze jeśli w grę wchodzą do tego jakieś ciekawe spotkania, zajęcia, no to tym tak, bardziej. To nie jest wspólne spędzanie czasu przed telewizorem? Dokładnie, tak. Jakaś inna forma. Czego wam życzyć? Bo wiem, że o nie wszystkich projektach możecie mówić jeszcze, bo są w fazie pewnie tam decydowania, czy powstaną, czy nie. W trakcie szukania informacji na temat wasz, to natknąłem się na pierwszą troskę. Tak. I na przykład na sprawę fotelików w samochodach dla dzieci, co tam jest tak poruszono takiej ranki bardzo ważnej. To zapytamy o pierwszą troskę. Dlaczego? Co to jest za pomysł? Pierwsza troska jest to mój prywatny profil, na którym skupiam się właśnie na promowaniu takiego bliskościowego podejścia do rodzicielstwa. Przez ten mój profil można dowiedzieć się wielu, myślę, cennych informacji na temat pieluch wielorazowych, poprawnego noszenia dzieci w chustach i nosidłach, czy chociażby na temat karmienia piersią. No i przez ten profil można też do mnie bezpośrednio się odezwać, jeśli któraś mama czy rodzice potrzebują jakiegoś wsparcia okołoporodowego, bo jestem zarówno doradcą właśnie noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich, certyfikowanym doradcą pieluchowania wielorazowego, dietetykiem i promotorem karmienia piersią. Także to są takie dziedziny, w których ja się poruszam. Można do pani napisać? Tak, i zapraszam. I zapytam o te foteliki. Już jest fotelik w samochodzie, to już powinno być bezpiecznie. Powinno, ale niekoniecznie zawsze tak jest, dlatego zaprosiliśmy w styczniu Fundację Kocham Zapinam, której przedstawicielka przeprowadziła wykład oraz warsztaty, które pokazały rodzicom, w jaki sposób można zapiąć, a nawet trzeba zapiąć dziecko w foteliku, ponieważ wydawałoby się, że zapniemy pasy, ruszamy i wszystko jest ok, a niekoniecznie. Przede wszystkim jest bardzo ważne, jaki to jest fotelik. Nie zawsze koniecznie jest to drogi fotelik, ale przede wszystkim, żeby był bezpieczny, czyli dla najmłodszych dzieci, żeby był tyłem do kierunku jazdy, później przodem, ale żeby to nie były najtańsze foteliki z marketu, tylko foteliki, które faktycznie mają wymagane certyfikaty oraz samo zapięcie dziecka oraz to, w jaki sposób go przewozimy, czyli na przykład w zimie nie mamy grubych kurtek, które by spowodowały, że dziecko się wysunie z pasów i te podobne. Właśnie o takich rzeczach było mówione. Cieszę się, że udało się zgromadzić grupę rodziców, którzy faktycznie byli żywo zainteresowani tematem i mamy nadzieję, że jeszcze się ten temat pojawi, ponieważ no myślę, że bezpieczeństwo naszych dzieci jest bardzo istotną sprawą, a często jest pomijana niestety. Ale jakie macie plany, jakie macie marzenia, czego wam życzyć? Czy pomysłów mamy wiele, tak jak nas jest wiele w fundacji, tak pomysły po prostu cały czas kiełkują i pojawiają się i na bieżąco i są to też jakieś pomysły, które mają sprzed lat jakieś nawet jakąś formę, wizję. Czego nam życzyć? No myślę, że dalszego rozwoju, tego, żebyśmy nie straciły tej iskry, którą chyba wszystkie w sobie mamy, do tego, żeby działać, żeby się spełniać i żeby robić coś dla innych przede wszystkim. I czegoż by więcej, Janna, coś chciałabyś dodać? Inspiracji do działania na pewno to jest taka podstawa. A mogą widzowie jakoś wesprzeć was? Czy... Jak najbardziej, tak? Jak najbardziej mogą nas wesprzeć, ponieważ my oczywiście jako fundacja cały czas składamy wnioski w wielu konkursach grantowych, które mogą tutaj wesprzeć nasze działania czy projekty, o których myślimy, ale oczywiście cały czas przydadzą się środki na cele statutowe. Także jak najbardziej można nas tutaj wesprzeć, chociażby żebyśmy mogły wyposażyć miejsce naszej obecnej działalności tak, żeby mogła jak najbardziej służyć tutaj dzieciom i rodzinom. Ale też myślę do takich naszych właśnie codziennych działań i spotkań z nimi. Jesteśmy także otwarte w ogóle na współpracę, więc jeżeli jest ktoś, kto by chciał z nami współpracować, nam coś zaoferować, a przede wszystkim zaoferować uczestnikom naszym zajęć, to zapraszamy. Co jest najtrudniejszego w takiej waszej działalności fundacyjnej?
Zapytam tak na koniec. Myślę, że czas. Tak? Jednak musimy dzielić ten czas pomiędzy swoje rodziny, swoje dzieci, a fundację i... No byłoby sensu, gdyby, prawda, dzieci wasze cierpiały z tego powodu, że pomagacie innym dzieciom niż rodzicom. Tak. Powiem szczerze, że tak niejednokrotnie tak było, że musiałyśmy zostawić własne dzieci w domach, żebyśmy mogły na spokojnie prowadzić zajęcia w fundacji. Niemniej dzieci rosną, więc myślimy, że jak będą już coraz częściej brały udział w naszych wydarzeniach. No i trzeba życzyć także naszym mężom dużo cierpliwości do naszych pomysłów. Tak, tak? No to dobrze, to życzmy cierpliwości mężom, wam tej inicjatywy, żeby cały czas ten płomień się palił. I odsyłamy do Facebooka, bo można was znaleźć na Facebooku, jest też strona internetowa. No nie bardzo. Facebook. Odsyłamy do Facebooka. Mam grono, tak? Fundacja można Mam też, grono. Fundacja Mam grono. Można też zobaczyć na Facebooka pani Anny Czerkowskiej i pani Karoliny Kartasińskiej. Tak, tam wszystko jest o tym karmieniu pierwszych miejscach publicznych. Jeszcze raz powtórzę, bo to temat dość ciekawy. Nie mamy za dużo czasu, ale mogą państwo napisać tutaj do fundacji. Tak. No i co, będziemy się widzieć nasz wielki góry w Cieszynie, bo tutaj mamy. Zapraszamy. Mamy nadzieję, że już niedługo. Już niedługo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była Fundacja Mam Grono. Cześć. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.